serdecznie kochani w moim kolejnym filmiku. Tym razem zrobimy szejka o smaku arbuzowo-kiwi. Arbuz kiwi, arbuzowo-kiwowo, obojętnie jak. W każdym razie to będzie szejk waniliowy, bo jak wiecie, wanilię uwielbiam. Ja używam oczywiście szejk waniliowy Complete z firmy Juice Plus. Możecie sobie oczywiście wziąć jakiś też inny. To wiadomo, że nie będzie to tak pożywne. I teraz tak, przygotowałam sobie arbuz. Przygotowałam sobie również arbuz taki do dekoracji, zaraz mi pokażę. Oraz kiwi, jedno kiwi wezmę. Tak więc damy z dwa kawałeczki arbuza. Kiwi dam półtora. Zaraz zobaczę, bo chcę jeszcze do dekoracji mieć coś fajnego. Na tę dekorację to chyba troszeczkę oleję. Teraz zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Dobra. Ja używam w ogóle mleka sojowego. Normalnie mam Alpro, ale chciałam wypróbować w ogóle. Zresztą mleczko z Lidla chyba ono jest, nie? Jakieś joja. Zobaczymy. Gdzie ja to mam? Aha, i jeszcze pomyślałam, że dodam troszeczkę soczku z cytrynki. Tak nie za dużo, ale właśnie, żeby jeszcze fajniej dać świeżości temu szyjkowi. I to wszystko miksuję. Tutaj mam też szyjka i teraz ładnie go musimy udekorować. O, ten się chyba złamie. Powiedzmy, że się trzyma. Mam jeszcze płatki kokosowe. I możemy dać jeszcze jakąś małą posypkę. Fanką różnego rodzaju posypek. Serduszek też nie może zabraknąć, świadome. Okay. To są w ogóle płatki kokosowe. Zapomniałam o rurkach.
I jak zwykle na koniec, jeżeli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie mi lajka i zapraszam do samodzielnego przyrządzania. Kolejny filmik będzie o Unicorn Shake'u. Pa, pa!